Przemysław Gawin, Krystian Bank. To kolejny odcinek na gorąco. Niestety po raz kolejny po porażce Bytowi. Dzisiaj 2-0 wygrywa Lechia Gdańsk na Traugutta. To był taki mecz, w którym Bytowia miała bardzo słabe fragmenty, a może inaczej, cały czas niemal grała cała, bo niestety, co by nie powiedzieć, ten mecz raczej przypiszemy po stronie kolejnych strat, jeśli chodzi o, nie o punkty wrażdżą, bo to w sparingach o to się nie gra, ale jeśli chodzi o takie pozytywne wrażenie, to po raz kolejny go nie ma. No tak, tak. Kolejna porażka, no to jest, nie można mówić o jakichś zbyt wielkich pozytywach. Jeżeli miałbym szukać pozytywów, to może około 60 minuty drugiej połowy, kiedy Bytowia zaatakowała, kiedy miała nawet kilka akcji pod bramką. No nie było ich za dużo, no bo Bytowia przez cały mecz stworzyła może 5 akcji. Które były jakieś takie bardziej klarowne, no ale... Ale wbrew pozorom Lechia też nie stworzyła wiele okazji. To był taki bardzo mecz zagrany na stojąco, można powiedzieć, taki bardzo... No, to jest spokojne tempo rozgrywania tego meczu, tak ani jedna, ani druga strona się nie forsowała. Lechia ten mecz wygrała właściwie bez... No właściwie bez wysiłku, bo niewiele musieli zrobić, żeby ten mecz dzisiejszy wygrać. No tak, Lechia nie musiała zbyt wiele robić, aby wygrać. No i szkoda trochę, bo Bytowia też nie miała zaangażowania. To chyba było widać, że troszeczkę bez pomysłu, ale też mam wrażenie, że czasami bez chęci jakiegoś takiego podjęcia walki, no to wyglądało po raz kolejny słabo. No tak, no nie wygląda to najlepiej, tak jak tutaj mówiliśmy już nieraz. Może druga połowa, tam początek ciut lepiej było, ale no, o wielkich pozytywach w tym spotkaniu mówić nie można i też nie ma czego za bardzo analizować w tym spotkaniu, bo tak naprawdę mecz bez historii i właściwie tyle. Możemy powiedzieć jeszcze o statystykach, bo 6 meczów, ciągle bez zwycięstwa, 5 goli strzelonych, aż 13 straconych, to już daje ponad 2 na mecz. No te statystyki są bardzo, bardzo złe, jeśli chodzi o Bytowie, jeśli chodzi o ten okres przygotowawczy. Jest się czym martwić? No, kiedy zespół traci 13 bramek, strzela tylko 5, a nie wygrywa jeszcze żadnego spośród 6 sparingów, to na pewno jest się czym martwić. Chyba, że uważasz inaczej. No krótko powiedziałeś, ale oczywiście trochę tak z przekąsem to pytanie zadałem, bo też starałem się już odpowiedzieć na łamach mojego tekstu w tygodniu. To jest bardzo, bardzo zła statystyka. 6 meczów bez zwycięstwa. No. Tutaj trudno coś komentować po tym spotkaniu. Trudno też szukać pozytywów dzisiaj. Raczej nikogo nie wyróżnimy, bo tutaj nie było kogo. Może minimalny plus przy Michale Szrobniku, który raz tak ładnie obronił strzał Rafała Wolskiego, ale to tyle, bo to tak trochę średnio z tym na gorąco, raczej zdecydowanie dzisiaj na zimno. Na mroźno, więc to tyle dzisiaj. Przemysław Gawin. Krystian Bank. A to był kolejny odcinek. No na chłodno, a nie na gorąco.